Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam wszystkie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z diecezji wrocławskiej, wszystkich braci i siostry, wszystkich kapłanów zaangażowanych w życie wspólnot. Bardzo się cieszymy, że możemy być razem, stać ramię w ramię w tym, co Duch Święty czyni w całym Kościele, kiedy zaprasza nas do tego, prowadzi nas do tego, żebyśmy odkryli Najświętszą Marię Pannę, tą, która jest oblubienicą Ducha Świętego. Święty Jan Paweł II mówił, że nasza polska miłość do Maryi jest takim szczególnym charyzmatem danym Kościołowi. I dobrze, że odnowa, która jest strumieniem niezwykłej łaski, który odnawia życie duchowe w Kościele, życie charyzmatyczne, które odnawia całe bogactwo łaski Bożej, dobrze, że odnowa przychodzi do Maryi, która jest skarbnicą wszelkich łask. Dobrze, że odnowa przychodzi do tej, która jako pierwsza najpełniej przyjęła Ducha Świętego w zwiastowaniu. I później on się z niej wylewał, kiedy szła do świętej Elżbiety. Także nawet Jan Chrzciciel został tym głęboko poruszony. Wierzę, że dziś to jest szczególny znak działania Ducha Świętego, że wzbudza oddolnie w ludziach pociąg ku Matce Bożej. I to jest przecież zupełnie naturalne. Przecież oblubieniec prowadzi do swojej oblubienicy, a oblubienica prowadzi do swojego oblubieńca. I czas działania Ducha Świętego w Kościele to jest czas odkrycia Maryi, która pełniej prowadzi nas do Chrystusa i chce nas do Niego upodobnić. Drodzy bracia i siostry, zapraszamy Was na 33-dniowe rekolekcje oddania się na własność Matce Bożej, żeby żyć z nią, żeby żyć nią, żeby ona była naszym powietrzem, którym oddychamy, żebyśmy stali się przez to bardziej podobni do Chrystusa. Ona jest dla nas najkrótszą drogą do Chrystusa i do niej chcemy cali należeć. Bardzo się cieszymy z tego, że odczuwacie i rozpoznajecie to pragnienie w swoich sercach, żeby jeszcze bardziej w tym czasie szczególnie zbliżyć się do Maryi, odkryć ją na nowo, jeszcze bardziej poznać i jeszcze bardziej ukochać. Niech Was Pan Bóg błogosławi na tą drogę. Przez niepokalane serce Maryi, niech Was i Wasze wspólnoty błogosławi Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem, trzymajcie się. Szczęść Boże, kochani, witam Was bardzo serdecznie po tym pięknym wstępie i zaproszeniu księdza Marcina. Pozwólcie, że na początek się przedstawię. Nazywam się Renata Kopeć. Jestem świeckim koordynatorem katolickiej odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocław. I mam niezwykłą przyjemność zaprosić każdego z Was osobna, zaprosić Ciebie w imieniu całej koordynacji odnowy w Duchu Świętym we Wrocławiu, na czele z koordynatorem księdzem Wojciechem Jaśkiewiczem do tego, abyście zaangażowali się w rekolekcję oddanie 33. Jak pewnie większość z Was wie, a jeżeli nie, to na pewno się dzięki tym rekolekcjom dowie, że są to rekolekcje, które zapraszają nas do tego, aby zawierzyć się sercu Jezusa przez serce Maryi. I już pewnie u tych, którzy takie rekolekcje przechodzili, pojawia się taka myśl, że po raz kolejny, dlaczego jeszcze raz? Stąd parę słów pozwólcie takiego wyjaśnienia na początku. Te rekolekcje oparte są na przygotowanych czytaniach przez fundację, i która promuje rekolekcje oddanie 33, ale one będą wyjątkowe teraz w tym czasie. Po pierwsze dlatego, że zaczynamy je w fantastycznym miesiącu, jakim jest miesiąc maj. Miesiąc maryjny, który lepiej nie można było rozpocząć tych rekolekcji, a zakończymy je w uroczystość serca Pana Jezusa, takim uroczystym aktem zawierzenia. I to po pierwsze. Po drugie, to, że zrobimy te rekolekcje, przejdziemy, przeżyjemy je właśnie wspólnie razem i wspólnie ze wszystkimi wspólnotami odnowy w Duchu Świętym,
ale również pozwólcie, że właśnie w imieniu wszystkich wspólnot odnowych w Duchu Świętym zaproszę każdego, do którego trafiło to zaproszenie. Może wszedłeś niechcący na tą stronę, może tak Duch Święty zadziałał, że kliknąłeś zobaczyć, a co to jest, co to będzie. Więc zapraszam Ciebie właśnie szczególnie w imieniu wszystkich wspólnot do tego, abyś się przyłączył do naszych rekolekcji Oddanie 33. Dzięki temu stworzymy taką inną, nową wspólnotę, która będzie piękna dla Maryi, dla Jezusa i jeszcze bardziej rozogni nasze serca w miłości do nich. Jeżeli chodzi o takie kilka takich najważniejszych informacji, trochę technicznych, no to rozpoczynamy 10 maja uroczystą mszą świętą o godzinie 19 właśnie w parafii księdza Wojciecha Jaśkiewicza na Strachocinie. Jest to jego parafia, w tej parafii ksiądz Wojtek jest proboszczem. I podczas tego uroczystego rozpoczęcia poprosimy o siły, wytrwałość do tego, żeby Pan Jezus dał nam taką moc wytrwania do końca w tych rekolekcjach. Bo jak w każdych rekolekcjach i w każdym wysiłku duchowym pewnie przechodzić mogą pewne zniechęcenia. A zakończymy tę rekolekcję też mszą świętą, uroczystą z aktem zawierzenia. 11 czerwca jest to uroczystość serca Pana Jezusa, również w tym samym miejscu. Wszystkie te informacje, również o tym, że msze święte będą transmitowane, znajdziecie pod filmem, można się z nimi szczegółowo zapoznać. To, co takie ważne i do czego chciałabym zachęcić szczególnie wspólnoty też odnowy w Duchu Świętym naszej archidiecezji, do tego, żebyśmy potraktowali trochę te rekolekcje jako taki wspólnie spędzony czas, czas, który zaprocentuje budowaniem jedności. Czasy, jakie mamy dzisiaj na zewnątrz, takie są, a nie inne. Trudno było nam zorganizować w ostatnim okresie dzień, taki prawdziwy dzień jedności, żebyśmy się mogli w dużej grupie spotkać, wspólnie razem pomodlić i przeżyć wspólne chwile. Więc zapraszam właśnie wszystkich do tego, żeby potraktować te rekolekcje jako taka troska o to, aby budować tą jedność i wspólnie razem przeżywać naszą drogę formacji do Jezusa, drogę rozwoju duchowego. I to, co będzie wyróżniało te rekolekcje, to właśnie będzie to, że po każdym dniu, po czytaniach, które dostaniemy do rozważenia, będzie taka chwila, kiedy jedna z osób z naszych wspólnot podzieli się doświadczeniem takiego przeżycia danego dnia, czyli podzieli się tym, co szczególnie zostało w sercu tej danej osoby poruszone, kiedy czytała teksty rozważań. Więc myślę, że świadectwa będą bardzo ciekawe, bo Duch Święty po prostu działa. Także zapraszam Ciebie do tego, abyś przyłączył się do tych rozważań. Dostęp do nich może być w różny sposób. Możesz skorzystać z zaproszenia poprzez link na aplikacji WhatsApp. Możesz skorzystać z tekstów, które będą dostępne na stronie internetowej naszej Odnowy Wrocław, ale również na kanale YouTube, gdzie będzie dostępna wersja wideo. I tak na koniec, kiedy zastanawiałam się, dlaczego dla mnie ważne są te rekolekcje i co szczególnie mnie do nich zachęca, to tak sobie pomyślałam, że tak bardzo ukochałam Słowo Boże i tak bardzo bym chciała, aby w moim życiu nie było takiego dnia, kiedy zabraknie mi takiej refleksji, czy ja żyję według Słowa. I dla mnie Maryja jest właśnie takim gwarantem, że to moje takie ludzkie, słabe, gliniane naczynie, jakim jestem, słabym człowiekiem, Maryja weźmie w swoje ręce i będzie tym gwarantem, że otoczy płaszczem swojej opieki po to, aby wszystko, co dobrego Bóg w moim sercu stworzy, było właśnie zawsze ukierunkowane na Jezusa, bo Maryja zawsze wskazuje na Jezusa. I Ciebie do tego też zapraszam, do tego, abyś odnalazł swoją drogę poprzez te rekolekcje i aby właśnie to, co szczególnie dla Ciebie przygotował Bóg, żebyś mógł odkryć, a łaski już są i na pewno będą przygotowane w ogromie dla Ciebie również. Szczęść Boże!